Hejka, kochani! To czy to? Jak myślisz, to czy to? Myślę, że to. Masz rację, dzięki, wezmę to. Ta czy ta? Ta czy ta? Nie ta czy ta, bo ona nic nie czyta, tylko wybiera sukienkę. W ogóle gdzie ty się wybierasz? Do parku trampolin. Do parku trampolin? Do parku trampolin. Do parku trampolin? Płyta ci się zacięła? W tej sukience? W tej sukience nie ma przecież płyty, głuptasku. Idziesz do parku trampolin w tej sukience? Wiesz, że tam się skacze? Wszystko ci będzie widać. Powinnaś ubrać, nie wiem, jakieś spodenki czy coś takiego. O nie, serio? No bo wiesz, idę na randkę. Na randkę? Na randkę. Na randkę? O nie, zaczynaj znów. Zobacz, po prostu jestem w szoku. Z kim? Z Aaronem. I z innymi osobami z klasy. W sumie to z całą klasą. Co? To wycieczka szkolna. To czemu mówisz, że randka? No bo postaram się siedzieć w autobusie koło Aarona i wtedy to będzie randka. Jak tam chcesz. A w ogóle, jak tam twój kurs rysunku? A, bardzo dobrze. Swoją drogą, pani instruktor powiedziała mi, że mam ogromny talent i widzi we mnie drugiego Picasso. Właśnie cię maluję. Chcesz zobaczyć? Jeśli nie wypali mi oczu, te gałki jeszcze sporo chcą w życiu zobaczyć. Uwierz, to jest arcydzieło. Wow! Tak swoją drogą, kiedy masz wizytę u okulisty? Co to za pytanie? Mam termin na 27 rok. W ogóle dlaczego siedzisz w moim pokoju? To nasz pokój. Mamy jeden pokój. Myślałam, że nasz pokój to mój pokój. Ej, zapomniałaś telefon! Dlaczego piszesz z moim chłopakiem? What the fuck?! Co? Ostatnia wiadomość? Masz rację. Dlaczego nie ma wcześniejszej wiadomości? Napiszę, o czym mam rację, bo nie pamiętam.